Witam, dzisiaj kolejny dzień z pomidorami. Będziemy dzisiaj robili taką sałatkę z czerwonych pomidorów i z cebulką. Tutaj mam jakieś, nie wiem, 3 kg tych pomidorów, takich twardziejszych, jeszcze tak można powiedzieć nie do końca dojrzałych, bo na tą taką sałatkę to dobrze, żeby pomidory były twardziejsze, żeby nam się tutaj nie rozwalały. Czyli mam tutaj ze 3 kilo na pewno jest tych pomidorów, nie ważyłam akurat. I mam tutaj, pokroiłam, mam tutaj 5 takich średniej wielkości cebul pokrojonych. Kroiłam je gdzieś z pół godziny wcześniej i nasoliłam i tą cebulkę pół łyżeczki soli do przetworów. Mam dzisiaj już troszkę inne słoiczki, małe sobie takie słoiczki zakupiłam, ale patrzcie jakie udało mi się śliczne wieczka są po prostu. O. Widzicie jakie śliczne? To takie typowo na paprykę wieczko, a są jeszcze takie wieczka z ogórkami, ale ogólnie wieczka są fajne, takie kolorowe. Na jednym słoiczku wam pokażę. Będę na przemian właśnie wkładała paprykę i pomidorki, a później co do zalewy to powiem później. I tutaj ja będę akurat robiła tak, wy możecie sobie przykładać jak lubicie. Ja tutaj będę na spód akurat dam tej cebulki troszkę i na bieżąco będę kroiła pomidorka, wykrywając te zielone. Tutaj wykroję te zielone. Już tak nie kroiłam, powiem wam, że by mi się te pomidory tutaj, widzicie, dobrze widzicie, żeby mi się te pomidory tak nie rozwalały mocno. Nie będę układać plasterki na tą cebulkę. Inni kroją kwiatki jakieś, czy inne rzeczy, pewnie ze 2 takie pomidorki. Pomidorki oczywiście wiadomo, że o, wpadło mi tu, gdzie nie trzeba. Pomidorki wcześniej trzeba dokładnie umyć. A takie grubsze plasterki pokroję. Tak może niewiele wchodzi, bo jest po prostu mniejsze słoiczki. Ale jakie wy macie tam dostępne, takie używajcie słoiki. Jest to takie fajne, powiem wam, patent zamknięcia lata w słoiku. Też tak mocno nie do końca, żeby nam zalewa się zmieściła tutaj. U nas tak mocno aż strasznie nie lubią cebulki, ale cebulka takiego fajnego, powiem wam, daje smaczka. I tutaj w zasadzie już będą te pomidorki, widzicie, można je tak troszkę stelepnąć, by się więcej tutaj weszło, jeszcze można pomidora dać na wierzch, plasterek 2, one nam się tak ładnie ułożyły, bo one i tak nam opadną. No, mniejszego takiego pokroję, zobaczymy ile tutaj mi się uda wsadzić tych plasterków. Mały słoik, ale wejdzie. No, i myślę, że wystarczy. Wygląda to tak. Później do każdego słoiczka będę dawała przyprawę i później zagotujemy zalewę. To powiem co. Jak tak będę postępowała ze wszystkimi słoiczkami. Później wam pokażę, co dalej. Tutaj już będziemy robili zalewę.
W garnku mam litr wody. Zobaczymy, czy jedna porcja wystarczy. Jak nie wystarczy, to sobie później dorobię. W sumie jest 6 małych tych słoiczków i 1 litrowy. Czyli robimy zalewę. Mamy tutaj litrę wody. Do tego pokażę Wam. Kupiłam sobie takie fajne miarki. No. Mililitry. Oznaczone. Bardzo taka fajna i przydatna rzecz w kuchni. Dzisiaj właśnie użyję jednej z nich. Mam tutaj 90 ml. Miarkę. W przypisie jest 100 ml, czyli taką bardzo pełniutką dam tą miarkę od 100. Teraz nalejemy. Praktycznie, żeby mi się aż przelewało. O. Widzicie? I kapkę normalnie. O. Do tego, na te 100 ml. Dobra. Ocet już mamy. Następną rzeczą, którą będziemy dawać, to będzie sól. U mnie oczywiście standardowo ta niebieska sól. Do przetworów. 2 łyżeczki soli, czyli łyżkę soli. Łyżkę soli. Następnie będzie szedł cukier. Cukru będzie 4 łyżki cukru. Raz, dwa, trzy, 4 łyżki cukru. Tutaj już na zalewę w zasadzie wszystko. Teraz ją postawię na gaz i będę mówiła, co dalej będę robić. I tutaj już widzicie moje pomidorki w słoikach. Pozabierałam im dekle. I teraz będziemy dawali im tak do każdego słoika. To są gwoździki. Wysypię na dłoń. Tak. 3-4 gwoździki. Każdego słoika gwoździki dają, powiem Wam, bardzo fajny zapach. Już mam pół paczki gwoździków. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Używałam ostatnio do papryki gwoździki. Każdy tak naprawdę sobie dobiera przyprawy, jak lubi. Myślę, że już tutaj jeszcze dodam. Wystarczy. Ja bardzo lubię i preferuję pomidory z kminkiem. Do przecieru też dają kminek. Tutaj kminek. Myślę, że tak po pół około łyżeczki niepełnej, taki czubek, nawet trzecia część do każdego słoiczka dla zapachu. Takie moje przyprawy. I jeszcze mamy gorczycę. Też jakieś takie pół łyżeczki, myślę. Do tego sobie nabiję całą łyżeczkę. O. Po pół łyżeczki. Gdzieś do każdego słoika tej gorczycy. O, jeszcze nie przyniosłam liścia laurowego. Moment. Już przyniosłam sobie listki laurowe. Dam po jednym
listku, jak dwa, jak mniejsze to dwa listki. One nam się tutaj później zanurzą. Na razie odstawiam, żeby Wam tutaj nie przedłużać. I następną czynnością już nie będę pieprzu w ziarkach dawała, bo dałam tutaj te. I normalny, zwyczajny olej po łyżce oleju do każdego słoika naleję teraz, później będzie zalewaj, może mało być miejsca, możecie też po nalaniu zalewy dawać, ale ja akurat sobie dam w tym momencie teraz. Szkoda, że nie czujecie, jak to niesamowicie pachnie. Ale też jak później są te pomidorki upasteryzowane, no się wydają niby takie troszkę, że się rozłażą lub coś tam takiego. One są miękkie, one są bardzo pyszne do wszelkiego rodzaju dań z mięsem. Tak więc tak to u mnie wygląda. Jest wiele, powiem Wam, przepisów wszelkiego rodzaju. Nie będę teraz nakrętek tutaj dawała na te pomidorki. A ja robię akurat tak. Daję kminek, bo bardzo lubię. Kto nie lubi, to nie musi dawać. Także widzicie, jak to jest. W moim przypadku tutaj już nie ma co przedłużać, bardzo fajnie to wygląda. Będę zalewała zalewą i wstawię do pasteryzacji. Jak zawsze mówię, nalewam do pół słoiczka. Tutaj akurat będę miała na dwa razy, bo cztery mi wejdzie w jeden garnek, w drugi trzy. W dwóch garnkach będę pasteryzować, wykładam szmatką, ścierką to, co tam ma, żeby słoiki nie popękały, po to to jest. Kto nie wie, bo kiedyś dawniej, jak gotowano na kuchniach, kto tam starszy to pamięta, to gotowano, nakładano siano do jakiegoś kociołka i dopiero gotowano te słoiki. Jest druga metoda też pasteryzacji słoików w piekarniku, ale ja akurat pasteryzuję na mokro. I będę później pasteryzowała 15 minut te słoiki. Tam Wam na dole wrzucę składniki, co i jak, żeby po prostu nie pauzować i mógł sobie ktoś, kto jest zainteresowany, z tego skorzystać. Robię już trzeci rok z kolei tę sałatkę. Jest bardzo fajna, więc mogę polecić. Zobaczę, na ile mi tej zalewy starczy. To Wam napiszę na dole. Z litra zalewy na ile słoików. Widzicie tutaj u mnie słoik 1 litrowy. No bo w zależności jakie macie słoiki. Pół litrowe. Nie są nawet pół litrowe takie. 250. Tak więc na razie tyle. Później Wam pokażę. Po pasteryzacji oczywiście odwracamy do góry dnem. I moje pomidorki właśnie wyjęłam pasteryzacji. Jeszcze dzisiaj zrobiłam dwa słoiki tutaj papryki, ale Wam już przepisu nie będę pokazywała, bo akurat mi kilka papryk urosło, bo i zrobiłam, bo tam już macie paprykę z cebulką. A tutaj celowo nie odwracałam. Jest jeden ten litrowy. Patrzcie, jak ładnie wygląda. Nie mogę dotknąć, bo dopiero co gorące. Tak więc wygląda to tak. Na dzisiaj się żegnam. Życzę smacznego.